Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Andrzeju. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego naszego spotkania. I myślę, wiesz, jestem mega podekscytowany. Tak, nawet poznając Twoją historię z internetu, no bo znamy się od niedawna. No tak. Nie ma co ukrywać, że wiesz, to nie jest znajomość, która się liczy w dziesiątkach lat, ale w dziesiątkach godzin już można ją liczyć. Chciałbym Ciebie krótko przedstawić tym osobom, które są może na moim podcaście nowe i Ciebie nie znają, chociaż myślę, że wiele osób zna Ciebie i powinienem ja się przedstawić, żeby wiedziały, z kim jest ta rozmowa. Moim dzisiaj gościem i rozmówcą jest Andrzej Cichocki, praktyk biznesu i życia. To coś nowego: no. życia i biznesu. A ja powiedziałem, biznesu i życia. Ale to jest. Okay. Każdy ma swoje priorytety. <laughs> Dobrze, to praktyk życia i biznesu. Andrzej, twoja historia, twoje doświadczenia, twoja ścieżka kariery, twoja ścieżka życiowa to jest z każdej strony niesamowita historia, pełna zwrotów. Więc ja tak tylko pokrótce opowiem, że. Tak jak wyczytałem na, na, na Twoich mediach społecznościowych, chyba jedno z takich głównych mod to, to jest, że życie nikt nie rodzi się prostytutką czy złodziejem, ale że do rzeczy dochodzimy sami. Więc Twoja historia to jest właśnie dowód na to, że nikt nie rodzi się złodziejem, prostytutką, ale, ale wiele można swoją pracą osiągnąć. To też jest taka ścieżka rozwoju kariery od. No nie chcę powiedzieć od pucybuta do milionera, ale właśnie od szeregowego pracownika na ankiecie czy przy ulotce do wiceprezesa jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. To jest potem odejście z korporacji w zasadzie na jej topie, na jej szczycie, no bo bycie w zarządzie tak dużej firmy, Odejście, żeby rozpocząć własny biznes. To też jest historia bardzo mocnego spotkania z Panem Bogiem i w zasadzie, z jednej strony, bardzo duży biznes, a z drugiej strony, masa czasu spędzonego w więzieniach jako kapelan i duszpasterz. Więc tutaj myślę, że zwrotów akcji w tej naszej rozmowie będzie bardzo dużo. Czy coś powinienem dodać? Jeszcze tata, czwórki dzieci, dwóch córek, dwóch synów i mąż. Yy. Żony. I mąż żony. Mam żonę. Tak, i, 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 i mąż żony, więc. Yy, bar, tak myślałem, że podpowiesz mi, jak ma na imię twoja żona. Dlatego, I mąż Agnieszki, dlatego tak zawiesiłem głos. Czy coś powinienem dodać do tego przedstawienia? Nie, pewnie wyjdzie samo. – Ja myślę, że wiesz, że moje takie, wiesz, poznanie ciebie jest tak pełne ciekawości, że żeby teraz to wszystko rozsupłać, co tak szybko powiedziałem. No to nie wiem, czy dwie godziny nam starczą takiego gadanka, żeby, żeby to wszystko usłyszeć. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać. Ja też się cieszę. Powiedz mi, zanim zaczniemy, bo tak chciałbym Ciebie wypytać o to hasło: właśnie, nikt nie rodzi się prostytutką czy złodziejem, ale na wszystko zapracowujemy sami. Ja bym chciał to rozsupłać, bo mi się to wcale nie wydaje takie proste i oczywiste, ale myślę, że czasami jest tak, że możemy pewne rzeczy robić publicznie. I mieć bardzo dobrze chronioną swoją historię, swoją biografię, swoje życie, i wcale ono nie musi być. Natomiast myślę, że w Twoim przypadku, na ile poznałem Ciebie, ale też przyglądałem się Twojej twórczości w mediach społecznościowych i Twojej pracy też jako, jako coach i, i trener, to widzę, że to, czego uczysz, to w czym pomagasz, to co robisz, jest mocno związane też z kim jesteś, Twoją historią, więc. Jakbyś mógł opowiedzieć tą Twoją historię od tego początku, że wcale nie było oczywiste, że kariera powie, toczy się tak pomyślnie i, i tak spektakularnie? Wiesz co, nawiążę jeszcze do tego hasła, bo to hasło mm -hmm. ma, ma swoją genezę, i wtedy jakby przejdę do tego, o co prosić. Natomiast, wiesz, mam, mam takie przekonanie, że my jako ludzie bardzo często szufladkujemy innych. I e, nie dajemy im szansy. E, mhm. Przykład, którego bardzo często używam, e, pracując z kimś, czy, czy na moich wystąpieniach, czy, czy szkoleniach, jest no, niebanalny, ale bardzo obrazuje to, to, jak to wygląda. Wiesz, jeżeli jest jakaś dziewczyna, która jest prostytutką, na przykład, mhm. no i ona jest w moim miasteczku, i wszyscy wiedzą, że ona jest prostytutką, a ona pewnego dnia mówi, Kończę z tym. Przecież nadal w tym miasteczku wszyscy będą o niej mówili w określony sposób. Tak. Ona nie ma szans w tym miasteczku zmienić swojego życia. Nikt nie powie, ona była. Każdy mówi, o, nawet już jak nie jest aktywna, to oni powiedzą, na pewno coś tam na boku jeszcze robi. Ona cały czas w, u większości ludzi będzie w świadomości jako prostytutka. Ale jeżeli ta sama dziewczyna wyjedzie do innego miasta, gdzie jej nikt nie zna. Ona tam będzie normalną dziewczyną. I że ona, ona tam na Facebooku. dostanie szansę. I teraz wiesz, jak sobie zdałem sprawę tak naprawdę podczas mojej pierwszej wizyty w więzieniu, kiedy poszedłem, popatrzyłem na ludzi. Ja nie, nie potrafiłem na nich patrzeć jak na bandytów. Ja patrzyłem na nich jak na ludzi. I wiedziałem, że każdy z nich ma szansę. To, że dzisiaj jest w więzieniu, że dzisiaj jest skazany, to nie znaczy, że za 5 czy 10 lat będzie dalej w więzieniu. On może totalnie odmienić swoje życie. Ja w to po prostu wierzę. Śmieją się nieraz ze mnie podczas szkoleń, czy jak pracuję coachingowo, że ja na początku to oni widzą, że ja bardziej w nich wierzę niż oni sami. <śmiech> <śmiech> Ale wiesz, to jest potrzebne. To, to taka propos hasła. Mhm. Tak, to jest takie danie. Nadziei i wiary, że może zmienić swoje życie. Zresztą sam tego doświadczyłem, bo, bo spytałeś, jak to było u mnie. No właśnie, jakbyś tak opowiedział wiesz, tą swoją historię no. od dzieciństwa, które, jeśli dobrze rozumiem Twoje przesłanie, nie rokowało w oczach przynajmniej ludzi z boku. No pewnie, że nie. <laughs> Jakbyś to powiedział, bo potem właśnie będzie mi łatwiej zadać wszystkie kolejne pytania, ale myślę, że naszym słuchaczom będzie łatwiej zrozumieć to, co, o czym rozmawiamy, jak opowiesz właśnie tę swoją historię od nierokujących początków. Okej. Okay. Było kilka takich kamieni milowych. Nie? Uh -huh. Jako dziecko ja się wychowywałem w rodzinie, gdzie ojciec pił. Uh -huh. Pił, był agresywny. Uciekaliśmy bardzo często z domu z mamą. Uh -huh. Uciekaliśmy do babci. Ja, ja się uśmiecham, bo nieraz e, teraz tak patrzę, jak wtedy jako dziecko, wiesz, e, nie potrafiłem pewnych rzeczy zauważyć. Któregoś dnia koło babci stoję koło bloku, gramy w Babingtona, patrzę, a moja mama biegnie na bosaka mhm. w majtkach mhm. i tak ma zasłonięte piersi. Ja mhm. mówię, kurde, gorące i czy jak? Nie skojarzyłem w ogóle, że ona po prostu nie zdążyła się ubrać, mhm. że musiała uciekać z domu, bo robiło się gorąco. No więc rzeczywiście tak było, wiesz. A, a to jest małe miasteczko, 18 tysięcy ludzi, więc to jest tak, jak masz takiego taty, który, y, który lubi alkohol, który jest agresywny, który ma jakieś bułki, który idzie do więzienia, to na chłopaka, jeżeli on odwinie jakiś numer, patrzą od razu tak samo. Od razu ma łatkę ojca, o, będzie mm -hmm. taki sam jak ojciec i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, ja tak naprawdę dość krótko żyłem tym przesłaniem od ludzi. Mm -hmm. Dość krótko, bo do piątej klasy szkoły podstawowej. Mm -hmm. Wiesz, w piątej klasie szkoły podstawowej jakby u mnie się wszystko zmieniło. Byłem na WF-ie, podczas zajęć skoczyłem w dal. Mm -hmm. I WF-ista patrzy mi, słuchaj Cichocki, ja ciebie skontaktuję z WF-istą, od rok starszych chłopaków, bo oni szykują reprezentację uh -huh. w czwórboju lekkoatletycznym. Mówi, może się załapiesz do reprezentacji. Wiesz co? I to było coś tak niezwykłego dla mnie, bo ja wiedziałem, że tylko sześciu wchodzi do, uh -huh. do zespołu. Pięciu już było. Było jedno miejsce, o które iluś się ubiegało, w tym ja. Uh -huh. Stanąłem na bieżni, pobiegłem 60 metrów, 800, skoczyłem w dal palantówka. Takie były dyscypliny. I się dostałem do tej drużyny. I wiesz co, i to było dla mnie coś niezwykłego. Bo dla tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, to nic specjalnego. No doszedł szósty, ostatni. Nie? No bo to mm -hmm. tak patrzą, nie doszedłeś ostatni, tam załapałeś się. Oni byli o rok starsi ode mnie Tak. Ale dla mnie to był. Jak ja to mówię, bieg w nowe życie. Wiesz, bo ja w tym momencie, jak się dostałem do tej reprezentacji, to nieważne, co mi mówili, czy hmm. będzie taki, jak ojciec, czy nie będzie, to mi to naprawdę latało. Nie miało to żadnego znaczenia. Wiesz, co miało znaczenie? To, że ja myślałem o sobie, jestem sportowcem. Wow. Nie jestem synem alkoholika, bandyty, czy tam kogoś. Czy... Nie, jestem sportowcem, czyli. To był taki bieg w nowe życie. To, to, to był u mnie moment przełomowy, bo ja się tego uchwyciłem. I tak naprawdę, kiedy byłem, nie wiem, czy to w PZU już zarządzałem, czy w AXA, nie pamiętam, ale Puls Biznesu robił ze mną wywiad. I się pytają, co spowodowało, że pan osiąga takie rezultaty. Ja mówię, sport. Sport. Tamten moment właśnie, bo tamten moment wow, dał mi wiarę, dał mi siłę, dał mi napęd. Dał mi inne myślenie o sobie. Wiesz, jak myślisz o sobie, że jesteś synem alkoholika i bandyty, no to to nie jest motywujące. Ale jak myślisz, że jesteś sportowcem, to już jest motywujące. Rok później miałem przeciwnik w Polsce. Wow, czyli po prostu, no, to, to, to pokazuje, jak ważny jest sukces. Jak, jak ważny jest sukces, który. W ogóle mindset, nastawienie nie? to jak. Ty. Nasze postrzeganie siebie. Nie? Ja, ja uwielbiam. Osobiste zwycięstwo. Dokładnie. A my bardzo często nie doceniamy tych małych zwycięstw. My tego nie widzimy. Nie, my w ogóle nie potrafimy tego traktować jako sukces. Mhm. Uwielbiam... tak deprecjonujemy sukcesy innych. Tak. A to przecież może zmieniać tak. ich życie. Dokładnie. Wiesz, jest taka mądra przypowieść o Indianinie i wnuczku. Mhm. Jak siedzi Indianin i wnuczek i wódz mówi, ten starszy Indianin mówi wiesz wnuczku, każdy z nas ma w sobie dwa wilki. Mhm. No ten wnuczek tak patrzy, no jak to dwa wilki? I daj mu i dobrego i złego. Ten człowiek tak patrzy, patrzy, myśli i mówi, to który z nich przeżyje? Mhm. A wódz na to odpowiada, ten, którego będziesz karmił. Wiesz, i to jest dokładnie to, możesz karmić się czymś, co ci zabiera życie, co cię mhm. sprowadza na, do parteru, na glebę, albo możesz się karmić tym, co cię napędza, miłością, wiarą, Nadzieją, sukcesem, czymś, co ci daje naprawdę niesamowitego kopniaka. To jesteśmy w tym miejscu. Andrzej ma 12 lat. Tak. Zaczyna uprawiać sport. Już potem, tylko do góry. Później potem to... trzeba wybrać szkołę średnią. Wiesz, co? <laughs> Szkoła średnia w ogóle była. W ósmej klasie dostałem propozycję od razu grania w klubie mhm. i powiedzieli mi tak: płacimy Ci za wszystko. Mhm. Jakbyś miał złe oceny, też ci płacimy, za korepetycję. <noise> Przyjeżdżaj do Wocławka. Teraz mm -hmm. to jest klub Nobiles, nie? Tak. Kiedyś to Ambil. była Wrocławia. Mm -hmm. I e, to jest celowo tak, takimi kamieniami milowymi, mówię, bo to był też ważny moment w moim życiu. Zdecydowałem się pójść do Wocławka grać w kosza. Mm -hmm. Oczywiście w Klub wywiązał się ze wszystkiego. Ja grałem, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski, żeśmy tam siódme miejsce zajęli. Ale, właśnie jest jedno ale, to nie było to, co kochałem. Ja kochałem lekką atletykę. A. Moim marzeniem było bycie, wiesz, w liceum Kusocińskiego w Bydgoszczy i bieganie, lekka. To było coś, co mnie nakręcało. A zrezygnowałem z tego, bo poszedłem na kompromis w sprawie A. swoich, tak naprawdę, wartości i zasad. Z drugiej strony, tak, z jednej strony pragnienie bycia w lekkiej atletyce, z drugiej strony moja mama, nie, która mnie i, 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 i moja siostrę wychowywała. I teraz tak, masz do wyboru: no, wie, że pójdziesz do Wocławka, masz bliżej do domu, Żeby masz tylko 50 kilometrów, masz wsparcie finansowe, już ci dają, nie muszę walczyć o to, bo już wywalczyłem na parkiecie, mhm. więc mam od razu wsparcie finansowe. I to zadecydowało o tym, że poszedłem do Wocławka. A szkoła to w ogóle sprawa drugorzędna. Jechałem z trenerem samochodem i żeśmy jechali. Eme, ten budynek mi się podoba. A my to jest zespół szkół samochodowych. I, i tak zdawałem do zespołu, zespołu szkół samochodowych, zdałem egzamin, no dostałem się do technikum, ale wybór szkoły nie był przemyślany. Po, po prostu budynek mi się podobał. No i, i wiesz, dlatego to był moment przełomowy. Ale też moment przełomowy w ogóle w moim życiu. Bo... I potem od razu szedłeś na prawo, bo jesteś prawnikiem. Tak, tak. Dokładnie. I słuchaj, i właśnie podstawówka to jest okres, kiedy ja tęsknię za swoim ojcem. Mm -hmm. Wiesz, bo ja zdobywałem te medale i tak dalej, a jego nie było, bo on siedział w więzieniu. Mm -hmm. Szkoła średnia to już zupełnie coś innego. Ja dalej trenuję, dalej sport mnie napędza jest tym, czym, czego się chwyciłem, ale ja już nie tęsknię za ojcem, ja się go wstydzę. A. Ja już się bałem, żeby on nie przyjechał czasem do Wocławka, jak wyjdzie na przykład z Puchy, żeby nie przyjechał pod wpływem alkoholu, żeby nie narobił mi wstydu. No wiesz, już jest taki wiek, jak dorastasz, to już wiesz, jak w Rypinie na ciebie patrzyli, nie chcesz, żeby we Wocławku tak na ciebie patrzyli, więc to było takie ważne, wiesz. Mhm. Raz przyjechał. Mhm. Mnie nie było wtedy rzeczywiście, że z Puchy przyjechał na bombie. Mhm. <laughs> I później właśnie poszedłem na prawo. Zastanawiałem się, prawa, WF czy historia. Jakby takim miałem rozszał. Mama mówi: O, wiesz, moja koleżanka znajoma, to ona tak dobrze ma jakieś sprawy. Znowu poszedłem za głosy, mamy, a nie swoim. Chociaż uważam, że to fajne studia, skończyłem je. I wtedy się zaczął trzeci też etap relacji z moim ojcem. Bo wtedy dowiedziałem się, że mój ojciec pobił kogoś i zabił. Nie? Byłem na drugim roku na studiach. I wtedy Skończył się wstyd, stwierdziłem, że nie mam ojca, nie chcę mieć z nim żadnego kontaktu, że po prostu to jest tylko facet, który mnie spłodził. Tyle. Uh -huh. Więc po prostu. Ze względu na wstyd? Czy... Ze względu na to, co, co zrobiłeś, próbowałem ofiarę? oceniać. Wiesz co, w ogóle nie miało znaczenia, bo inni to ja już jakby to, że ktoś mówił tak czy tak, to już nie miało takiego znaczenia. Uh -huh. Natomiast dla mnie miało znaczenie to, co on zrobił i to. Że nie potrafił się przyznać do tego. Mhm. Wiesz, za każdym razem, jak szedł do więzienia, to pisał list i mówi: Nic nie zrobiłem. Nie? Za niewinność go sadali. I wtedy mówię: Nie mam ojca. No ale jak się okazało, teraz jako dorosły facet mówię, że mam ojca, że go kocham i że jestem dumny z niego, więc wiesz, tych zakrętów było ileś. <grym> no tak, to rzeczywiście. To, to jeszcze do tego dojdziemy, wiesz, do tego momentu no. naprawy na e, tych relacji też z tatą, bo to. Również jest ciekawa historia. No dobrze, no to kończysz studia, zaczyna się twoja praca. I ona też jest taką ścieżką od, od wice -wice. Wiesz Wyso nie, tutaj to w ogóle to się zaczęło inaczej. Nie? Ja jak studiowałem, to musiałem zarabiać pieniądze, żeby mhm. móc studiować. Więc rozpocząłem pracę jako inkasent. Czyli wiesz, chodziłem po polach, odczytywałem liczniki elektryczne albo tak. po blokach. No bo to był jeszcze taki czas, gdzie chodzili inkasenci. Tak. Teraz już jest inaczej, ale kiedyś chodzili z książką, najpierw później z takim komputerkiem, i ja chodziłem. I tu, wiesz co, tu właśnie, to był też ważny moment, gdzie mój sposób myślenia już prawie wyzdrowiał, ja mówię prawie, bo w tamtym okresie miałem jeszcze takie przekonanie, że. Mi w ogóle samochód nie jest że ja nigdy nie będę miał samochodu. Wiesz, jak zdawałem w piątej klasie, mm -hmm. inaczej, z czwartej do piątej klasy, jak zdawałem, e, to musiałem zdać taki przedmiot jak przepisy ruchu drogowego. Mm -hmm. no tak. I żeby go zdać, musiałem Technikum zdać prawo jazdy. Tak. A ja mówiłem wtedy, do czego mi prawo jazdy, a ja nigdy samochodu nie będę miał, bo mnie w domu nikt nie miał samochodu, w Czyli rodzinie nikt nie miał. z domu. Ale... Dokładnie, to takie przekonanie, ty nie będziesz miał samochodu, do czego ci samochód? Mm -hmm. I słuchaj, i przez... 5 lat jako inkasent jeździłem na rowerze. Mhm. Moi koledzy jeździli samochodami, mhm. więc to nie była kwestia tego, że ja nie miałem nie było mnie stać, bo ja zarabiałem podobnie jak oni. To była kwestia głowy, to była kwestia nastawienia. I jak sobie zdałem sprawę z tego, że to nie jest w ogóle kwestia tego, że ja nie mogę mieć samochodu, tylko ja tak myślę, no to pojawił się samochód. Ale słuchaj, po 30 kilometrów, jak dygasz wiesz, taką walizką na plecach, Dzień w dzień no to, je, to jest wyzwanie. No, no i, i, i to było. Skończyłem studia i stwierdziłem, nie, teraz to już w ogóle świat mnie kocha. Mhm. Idę, gdzie zapukam, to mnie biorą. A ja pukam, a oni mówią, ile pan języków zna, jakie ma pan doświadczenie. No, jakie ja miałem doświadczenie? Czytałem liczniki. Mhm. Więc zderzenie. No ale ja uparty jestem, dostałem się w końcu, jako przedstawiciel handlowy zacząłem pracować, bo wiesz, co zdałem na aplikację. Mhm. Sądową i stwierdziłem, że to jest za wąskie dla mnie. Studia były fajne, ale już jak poznasz to, to zdajesz sobie sprawę. A ja miał jest... sędziowską aplikację, tak? Zdałeś? Tak. W ogóle stwierdziłem, że prawo jest za wąskie, dlatego że wiesz, sport mnie nauczył tego, że jak chcesz coś mieć, musisz pracować, ale jak chcesz być w czymś, jak pracujesz po co? Po to, żeby być najlepszym. Nie? Mhm. Więc żeby być w prawie najlepszym. To musisz być ekspertem w czymś. A eksperckość powoduje, że zawężasz dziedzinę. No to sobie zadałem pytanie: co ty lubisz na tym prawie? No Generalnie wszystko, ale najbardziej ekonomię, prawo handlowe, co jest szerokie dziedziny. Więc mówię: nie, prawo, fajne studia, ale ja prawnikiem nie będę. Tak, bo tego niektórzy może słuchają, a nie oglądają ten podcast. Też marynarka przykrywa nie tylko Twoją muskulaturę, ale też dziary. Tak sobie wiesz, uśmiecham się wytłumaczę tylko mój uśmiech dla tych, którzy zauważyli. No bo wiesz, już trudno mi sobie wyobrazić, kiedy byłeś wiesz, w zarządzie jednej z największych firm ubezpieczeniowych, ale wydziaranego sędziego jeszcze trudniej mi by było sobie wyobrazić, więc może, <laughs> może tak musiało być. Stereotypy. Stereotyp. <śmiech> no, <śmiech> chyba tak. Ale widzisz, są nawet w mojej głowie, aby mi się wydawało, że ona jest otwarta czasami, nie? A, a jednak ulegam stereotypom. <laughs> No i potem się twoja kariera bardzo dynamicznie rozwija rozwijała od, yy, mówisz, zacząłeś jako przedstawiciel. Tak. I, i, Czyli to tak w hierarchii korporacyjnej yy, początek drogi. Początek, tak. Ale to był mały, i średni biznes właśnie. Mhm. I nagle dowiedziałem się, że gdzieś jest stanowisko dyrektora handlowego. No to wiesz, zwykle ciebie zapraszają, a ja się sam wprosiłem. Mhm. Poszedłem i mówię, ja tutaj chcę przyjść jako dyrektor handlowy, wiem, że szukacie, ja wam postawię to na nogi. <laughs> I oni mnie wzięli. I, słuchaj, I Wiesz, składam, wiesz, z samej historii, bo ty w ogóle wiesz, na razie jeszcze nie puentujesz, ale ja już sobie składam, wiesz, receptę, receptę tego wszystkiego, co się tobie udało. Nie? To jest odcięcie się od tego, co myślą inni. Mhm. Czyli właśnie wiesz, potem te osobiste zwycięstwa, jak w piątej klasie mecz, tak. potem. Yy, przełamanie mentalu, nie? czyli jednak kupię sobie samochód. Mhm. Bardzo proste rzeczy, bo to są tak małe kroki, banalne zmiany, nie typu złamie mental, że ja nigdy nie będę miał samochodu, kupię sobie samochód. Potem jest odwaga i taka, no nawet jakaś zuchwałość, to mhm. ja wam tu postawię na nogi. I postawiłem. Sobie. Tak, także już wiesz, no, kilka, kilka tych składowych. Już nie wiem, czy dobrze, ale odczytuję. Dalej, co się działo? Dessa, no po pół roku zaproponowali mi, żebym został generalnym dyrektorem w tej firmie. To była firma, która Szok. produkowała meble. Ja byłem skuteczny, wiesz, ale to tylko dzięki sportowi. Sport nauczył mnie tego: musisz walczyć, jak chcesz coś, musisz zasuwać. Nie zawsze wygrywasz, bo musisz sobie umieć poradzić z porażką. I wiesz, jak jesteś na to przygotowany, to cię nic nie rozwala. No i, i, i zacząłem rzeczywiście, no i zostałem dość szybko tym dyrektorem generalnym, a później zrobiłem jakieś tam głupoty, bo myślałem, że król się bawi płaci złotem, więc poszedłem po prostu w, w, ten, w pracę. Stwierdziłem poważnie takie wyobrażenie miałem, wiesz, jak patrzyłem na filmy, to widziałem, że tak, że każdy facet albo większość facetów w tych firmach na tych najwyższych stanowiskach, to tak, mają garnitur, samochód i kochankę. Mhm. No ja też mówię, kochanki mi tylko brakuje. No tak, nie, nie dopowiem do szczęścia, tylko do kompletu. I wiesz co, i oczywiście ja nie umiem kłamać, mhm. wiesz, i kochankę miałem. Mhm. Ale nie umiałem tego ukrywać. Poszedłem do swojej żony i mówię, słuchaj, no jest ktoś. I rozwaliłem małżeństwo. Mhm. żeśmy się rozstali. Próbowaliśmy. Cztery lata żeśmy próbowali, nic z tego nie wychodziło, więc stwierdziliśmy, przyjaźnimy się z moją żoną, więc jest, jest fajnie. Ale to była też taka nauka, że I tak naprawdę wiesz, ja już wtedy wiedziałem, jak my żeśmy podejmowali tą walkę, że ja chyba nie chcę walczyć, że chyba, chyba to nie jest rzeczywiście moje miejsce, że chciałbym czegoś innego, no bo ja już Chciałem więcej, dalej, chciałem się rozwijać. Moja żona zawsze mówiła, że ona będzie tak długo w rypinie jak trzeba, że rodzice, że to, że tam. Po prostu żeśmy trochę tutaj, że tak powiem, ja, ja już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. I powinienem być odważny wtedy. Ja byłem tchórzem, nie potrafiłem powiedzieć do swojej żony, wtedy, słuchaj. Nic z tego nie będzie. Możemy próbować walczyć i 10 lat, ale nic z tego nie będzie. Wiesz, ja i zabrałem wtedy kolejne lata na tą walkę, gdzie ja nie chciałem walczyć, ona chciała walczyć. Na szczęście w pewnym momencie stwierdziłem, nabrałem tej odwagi. Powiedziałem mi: słuchaj, naprawdę, mamy papierowe małżeństwo. Lepiej, żebyśmy się przyjaźnili, lepiej, żebyśmy to załatwili, a nie udawali. Na tej pozy wpisałem o rozwód. Mhm. Słuchaj, przyjaźnimy się, darzymy się szacunkiem właśnie dzięki temu, żeśmy się rozstali. Ona mnie wspierała po, po rozwodzie, ja ją, więc e, można się też rozstać jak normalni ludzie. My żeśmy mhm. tak zrobili, ale to był właśnie ten czas, kiedy ja mówię, król się bawi płaci złotem i wesz. No I znowu, rypin 18 tysięcy, to już byłem sportowcem w swoich oczach. Już tu osiągają sukcesy w biznesie, a inni zaraz mówią, o, zdradził żonę. Nie? Znowu łatka. Hmm. No to e, wyjechałem stamtąd, pracowałem już gdzie indziej, pracowałem w Półtusku. E, Tam też zacząłem jako dyrektor handlowy, później byłem generalnym. No a później wylądowałem właśnie jako, jak to ty nazywasz, ankieter. <śmiech> <śmiech> Czyli w Warszawie. Tak, mówisz, jakbym to źle nazywał. <laughs> Wiesz co? Bo dla mnie nie, bo to. A, Ankiety się robią po to, żeby była ankieta. Ja robiłem e, zupełnie w innym celu. Ja robiłem to po to, żeby temu, komu robię ankietę, żeby mu sprzedać później produkt. Czyli sprzedawca. Czyli to był prospecting. Mhm. Fachowo to się nazywa prospecting. E, I tutaj też było nietypowo, słuchaj, no dałem ogłoszenie do gazety. Pamiętasz czas, jak wyborcza była i w wyborczej tak, były tak. taka dodatek praca? Tak. No absolutnie. to tam wszyscy szukali pracy, nie? A ja napisałem, że doświadczony dyrektor handlowy przyjmie jakąś pracę. Słuchaj, 6 film zadzwoniło, w tym firma ubezpieczeniowa. Tak, żeby tylko zorientować, a w Toruniu studiowałeś? Nie, 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 ja skończyłem w Gdańsku. W prawo. Gdańsku, w Gdańsku skończyłeś prawo, okej. Okay. Mhm. I wiesz, no i pojechałem, oni mówią, słuchaj, rób tak, tak i tak i będzie wynik. No to dla mnie znowu prosta analogia do sportu. No, będę robił tak, tak i tak, będzie wynik. Będę robił dwa razy więcej, wynik będzie dwa razy lepszy. <laughs> Wiesz co, no i tak robiłem. I, i rzeczywiście, miałem, je, moi, że tak powiem koledzy, którzy ze mną wystartowali, mieli średnią sprzedaż, dwie Polisem M12. <laughs> Więc e, lubiłem rywalizację. No i, i później to już się posypało, no bo jak tak zacząłem robić, no to dostałem propozycję budowania zespołu, zbudowałem zespół, no to nagle dostałem propozycję bycia dyrektorem. Później regionalnym i tak wiesz i, 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 i to tak za Tak. Przesunę się, bo mi trochę... Pewnie, pewnie. Jak to by wygodnie? Trochę mnie rozwaliłem sobie nogę i, Aha. I tak sobie jeszcze przesuwać ją. Okej. Okay. <słuch> 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 No dobrze, i teraz to, to, to jest imponująca historia, no bo już jesteśmy na jej końcu, znaczy na końcu tego etapu jesteś w zarządzie. To teraz ja wracam do tego twojego hasła. Jakbyś mógł, bo ty tak bardziej je nawet z pamięci przywołasz, że nikt nie rodzi się. Jak tak to brzmi? Nikt nie rodzi się prostytutką, złodziejem, lekarzem czy policjantem. Mhm. Wszyscy rodzimy się ludźmi. I mhm. dlatego mamy szansę do tego, żeby wrócić do człowieczeństwa. Mhm. Tak, wrócić do człowieczeństwa, ale tam też jest taka myśl, że wiele zależy od nas samych. Tak, że nikt z nas nie jest ani gorszy, ani lepszy. To gdzie jesteśmy, to jest tak naprawdę kwestia naszej decyzji i działania. No, tak. Nie chcę z tym hasłem polemizować, ale mhm. chcę je tak z różnych stron opukać, potrząsnąć nim. A jeśli się obroni, to będzie jeszcze mocniejsze. Dawaj. Ale rozumiesz, nie? więc nie mówię tego po to, żeby je nie hmm. wiem, obalić albo zaatakować, ale żeby, żeby właśnie sprawdzić. Nie? Uh -huh. żeby, tak jak jest płot, nie? Jak płot, te sztachety można sprawdzić. Jak są kiepskie, to odpadną. Jak są mocne, to przynajmniej wiesz, nie boimy się testów. Jasne. Więc rozumiem tę myśl, że nikt nie rodzi się lekarzem czy prawnikiem i, uh -huh. i to zawdzięczamy w dużej mierze swojej pracy. Natomiast nikt nie rodzi się złodziejem czy prostytutką, rozumiem tym myśl, że nikt się nie rodzi, natomiast myślę, że niewiele, że jest jakaś taka niesłuszne, może czasami poczucie winy, powiedzenie, że wszystko zależy od naszej pracy. Czyli wydaje mi się, że kiedy się rodzimy, napotykamy na różne bariery, i żeby je przezwyciężyć, trzeba wykonać dużą pracę. Ale, żeby rozwalić się o nie, żeby zderzyć się z murem, nie trzeba wykonywać dużej pracy, wystarczy nic nie robić. Albo nie mieć siły pokonać tych barier. Mhm. Rozumiesz, co mam na myśli, nie? że, no. że żeby, zostać, żeby osiągnąć sukces, jakkolwiek go definiujemy, to trzeba pracować. To jest tak. to, co mówi Maxwell, że nie znam żadnego człowieka sukcesu, którego by spytano, jak do tego doszedłeś, a on mówi: Nie wiem. To się wydarzyło. Nie ma, nie? To jest mhm. praca i wysiłek. Tak. Natomiast znam ludzi, którym się życie połamało i czasami oni odpowiadają, nie wiem, nie byłem dość uważny, nie byłem, ale nie mieli intencji, rozwalę swoje życie. Nie robili pewnych rzeczy z założenia, podejmę głupie decyzje. Mhm. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który wiesz, wylądował z długiem na kilkaset tysięcy złotych. Ale kiedy rozpoczął duży biznes, za trzy miesiące była katastrofa smoleńska, żałoba narodowa, i jednego dnia się biznes skasował. Nie był w stanie tego przewidzieć trzy miesiące wcześniej. Nikt, mhm. Dzień wcześniej nie można było przewidzieć katastrofy smoleńskiej, a w jego branży on został z ponad półmilionowym długiem. No i został. Został, nie? Ale rozumiesz, że na to nie trzeba pracować. Żeby zostać bankrutem, nie trzeba pracować. Żeby osiągnąć sukces, trzeba pracować żeby zostać bankrutem, to nie jest kwestia naszej pracy, a przynajmniej nie zawsze. Uh -huh. Ale żeby zostać bankrutem, uh -huh. to jest kwestia decyzji. No bo to, że dzisiaj jesteś bankrutem w nie A, to zostać bankrutem. No uh -huh. tak, no bo to wiesz, gdybyś No jego był... historia jest historią też Gdy... tego cudu i przełomu, w, Gdy... też w tej no, dziedzinie. No, no właśnie, bo to jest ważne, wiesz, bo to, że nam życie nieraz tyłek skopie, to jest normalne. To, że czasami planujemy tak, wychodzi inaczej, to jest normalne. Natomiast to, że wybieramy leżeć na glebie i, i narzekać, zamiast powalczyć i się podnieść, no to to już nie jest normalne, to jest kwestia decyzji i bez względu na to, jak jest ciężko, ja, ja wierzę, że jestem o tym przekonany, że nie ma takiego bagna, z którego nie możesz wejść. Nie ma. No to a tak wróćmy wstecz do Andrzeja, który ma 12 lat. I gdyby nie warunki fizyczne, no bo jednak do uprawiania lekkiej atletyki potrzebna jest pewna tężyzna, predyspozycja. To, że będąc młodszy o rok dołączono Cię do grupy starszych chłopaków, a z całej 20-osobowej czy 30-osobowej klasy tylko Tobie zaproponował to nauczyciel. Rozumiesz, to nie jest, no, w tej piątej klasie, a już później, kiedy wiesz, byłeś we Włosławku czy gdzieś, to pracowałeś na swoje wyniki. Mhm. Ale ten taki skok w dal na pierwszej lekcji, to nie pracowałeś na to nic więcej niż twoi koledzy w klasie, a jednak oni tej szansy nie dostali, że nauczyciel WF-u w nich uwierzył. Im to skrzydeł nie dostało, nie dodało, nie? No tak, tylko że być może oni, jak mieli 4, 5, 6 czy 7 lat, może nie wiem, grali w warcaby. Mhm. A ja biegałem wtedy. Wiesz, my, właśnie to, to jest to, że my nie doceniamy rzeczy, nie zauważamy rzeczy, które robimy. One wpływają na nasze życie. Wiesz, to mhm. tak jak e, ktoś dostaje, nie wiem, 10 zł miesięcznie i, i ktoś je przejada, a inny ktoś je wrzuca do skarbonki. Mhm. 10 zł, niby nic wielkiego. Tylko, że po jakimś czasie okazuje się, że ten, co przejadał, ma tylko brzuch. A ten, co odkładał, ma konkretne pieniądze odłożone. Niewielka rzecz, ale zmienia życie i tak samo umie. Ja kochałem sport. Ja nie wiedziałem, do czego to jest. Nie, nie wiedziałem, z czym to się je, ale ja lubiłem biegać, lubiłem grać w piłę. Zawsze byłem aktywny. No i dzięki tej aktywności jej skoczyłem dalej niż ktoś inny, kto tego nie lubił. Wiesz, co do tężyzny, ja byłem chudy, taki byłem chudy, ja jakbyś zobaczył moje zdjęcie. No i jeszcze do jako skakania. Dwudziestą... Długi chudy, idealny do skakania w, w czy w dal. Kule, kończyłem. U, u, no tak, ale to był tylko skok, to była jedna dyscyplina, a to mhm. był twór mój był Był sprint, mhm. gdzie już trzeba tak. mieć trochę, że tak powiem, mięsa. było 800 metrów i była palantówka. Mm -hmm, no więc, tak. więc to nie tylko skok w i myślę, że to, co się w naszym życiu dzieje, przygotowuje nas do określonych rzeczy. Nie każdy musi być sportowcem, nie każdy musi być lekarzem. Mm -hmm. Jest kwestia tego, jak wykorzystujemy to, co mamy. No to prawda. No. Yy, jaka w tym rola? Wiesz co, dlaczego tak pytam? Nie? Bo z jednej strony zgadzam się z tą myślą, że, że nasza praca i zaangażowanie jest bardzo ważne. Z drugiej strony, też myślę, że nie sposób przecenić wpływu innych. Z jednej strony, siły, żeby odciąć się od tego złego wpływu, ale z drugiej strony tego dobrego wpływu też nie sposób przecenić. To, że ktoś wierzy, Zdecydowanie. Więc jaka rola była właśnie po drodze takich innych, kluczowych innych, których spotkałeś i tobie pomogli? Może nawet nieświadomie, ten pierwszy jest nauczyciel WF-u. Tak. A inni kluczowi. Później nie. inny, który też mi pomógł, chociaż chciał zaszkodzić, to dlatego, że wywołał we mnie takiego zęba do walki. Mhm. To był mój nauczyciel z fizyki. Więc to w ósmej <laughs> klasie się pyta, kto idzie do technikum, kto zdaje fizykę. Ja podniosłem rękę. On się zaczął śmiać ze za mnie i mówił, Wejsle, o odpój, zawodówka też jest. Ja a ja mu powiedziałem mu, ty fiucie, sobie tak pomyślałem wtedy, no, to zobaczysz zawodówkę. Słuchaj, jak zdałem, dostałem czwórkę na egzaminie, on nawet ręki do tego nie przyłożył, sam się uczyłem. Poszedłem i mu mówię z taką satysfakcją, mówię, i co? A on taki, A, udało ci się. Wiesz, nawet nie miał, nie miał takiej cywilnej odwagi, czy jakiegoś takiego pedagogicznego podejścia, powiedział, słuchaj, to jednak możesz, jednak A. mogłeś, widzisz? Ty, żeś ty, mnie ty, tak, to że zaimponował. Tak, udało ci się. I później wiesz, ja mówię, no to dobra, to zobaczymy dalej, jak mi się będzie mhm. udawało. Nie? I z tego udało się, skończyłem technikum, skończyłem prawo. Już później nikt nie mówił udało się, wiesz, bo w tak. pewnym momencie to jest tak, że świat ci się przygląda i mówi, że rzeczywiście, udało ci się, ale później jak ty powtarzasz rezultaty, sukcesy, to zaczynają no tak. ci się przyglądać. Yes. I zaczynasz, że tak powiem zasługiwać na szacunek, tak. bo rezultaty Cię bronią. Aha. No tak, no bo słuchając tej Twojej historii, to troszkę można mieć wrażenie, że jak król Midas, co nie dotkniesz, to zamieniasz w złoto, bo to jest wiesz, jedna firma od przedstawiciela do dyrektora generalnego, druga firma znowu wiesz, na, na, w top managemencie, trzecia firma ubezpieczeniowa też się kończy dużym tak. sukcesem i wywiady gazet i i praca w top managementie, i czwarta firma, tak samo. Potem własny biznes, i znowu z powodzeniem. Nawet ale gleba, jeś, ale gleba. Nawet była po jeśli więzy. po drodze, wiesz, chciałbym, żebyś też o to za chwilę opowiedział, ale właśnie, nawet jeżeli nie w prostej drodze, to i tak na końcu nie masz wrażenia, że tak, jak troszeczkę jak król Midas, co nie dotkniesz to w złoto. Wiesz, co nie, takiego wrażenia nie mam. Jestem tak naprawdę, wiesz, dużą pokorę mam i taką wdzięczność za to, co się udaje mm -hmm. osiągnąć. Chociaż nie lubię słowa udaje, bo jak ktoś mm -hmm. mówi, udaje się, to ja zawsze mówię, wiesz, udać, to się może puścić bąka, żeby nikt nie słyszał. Nie? To się może udać, a cała reszta to jest kwestia decyzji i działania. Mm -hmm. I oczywiście są różne drogi do tego, żeby to, to działanie może mieć różny wymiar. Natomiast generalnie. No, uważam, że mamy siłę sprawczą i to bez względu na to, czy są osoby na przykład wierzące w Boga, czy niewierzące, mhm. to, bo, bo, bo często się spotykam z osobami, które wierzą w Boga i mówią, nie no, zaufałem Bogu, to już dałem, na, na, zrzuciłem na Boga mhm. I, nie, i nic nie robi. A ja, my stary, no to się nic nie zmienia, jak nic nie będziesz robił. Mhm. E, więc wiesz, takie podejście też jest, e, bo... Po prostu my dostaliśmy określone dary, my mamy określone predyspozycje. Kto jakie nazywa, skąd one są, to jest zawsze sprawa indywidualna. Mhm. Tak, Natomiast my je mamy. I mhm. teraz co z nimi zrobimy, to zależy od nas. Ty jesteś osobą wierzącą? Tak, zdecydowanie. No chyba nawet w przedstawieniu, mam nadzieję, że to powiedziałem, na wszelki wypadek dopowiem, też jesteś kapelanem więziennym. Jestem, więc... tak. Więc to, to już z tego, ale to tak wiesz, dopytuję dla, Bo mogło osobom, które tego słuchają, to umknąć. Zawsze byłeś osobą wierzącą. Zawsze byłem wierzącą, ale nie zawsze byłem blisko Boga. Mhm. Możesz wyjaśnić i opowiedzieć o Twojej duchowej pewnie. drodze. Powiem wiesz, co, to znowu ciekawostka, bo mój ojciec nie wierzył w Boga. Mhm. I wiesz, mieliśmy takie sytuacje w domu, że rodzina rzymskokatolicka, mhm. mama. Tak naprawdę, znowu się uśmiecham, bo słuchaj, bo ja do pierwszego chrztu szedłem na swoich nogach, nie? nie byłem tak jak dziecko w kościele rzymskokatolickim zaniesione, rozumiem, tak. tylko ja miałem z 5 albo 6 lat i <grymne> mama po kryjomu mnie i siostrę do chrztu wzięła, <grymne> tak? I siostra mojej mamy, cudowna kobieta, ma yy, moją chrzestną. <grymne> I tak naprawdę to ona mi o Bogu mówiła, nie mama. <grymne> To ona mnie Boga uczyła. Uczyła mnie klękać, pierwszych modlitw itd. No i tak dalej. I ona mnie nauczyła, że mam po prostu rozmawiać z Bogiem. Cenne. I tak, zdecydowanie. Myślę, I wiesz, że wiesz, to... pozwolę sobie puentować. nie? Pewnie. dla tych, którzy słuchają, warto dbać o życie duchowe 5-6-letnich dzieci. Zdecydowanie, słuchaj. To było coś takiego, że ja wiedziałem, że ktoś jest. Ja chciałem być ministrantem. Oczywiście ojciec mi to szybko wybił z głowy. Nie było można za zadymyć, więc dla świętego spokoju, jakby, no, to tą swoją wiarę pielęgnowałem tak, jak umiałem jako dziecko. Ja byłem. E... No, o... Potem ci opowiem. W, ka w, ka w każdym razie to był taki moment, gdzie, gdzie rzeczywiście się modliłem. Wiesz, i pomimo tego, że było trudno w domu, gdzie żeśmy uciekali z domu, to ja pamiętam, jak klękałem przy łóżku i się modliłem. Mhm. I ta modlitwa dawała mi takie niesamowite poczucie spokoju. Mhm. No, i to był moment, kiedy mogę powiedzieć, że właśnie jako dziecko byłem blisko Boga. Mhm. Później przyszła szkoła średnia i studia, no i życie, które było z moim ojcem związane i między innymi śmierć mamy mhm. e, pod koniec studiów, tak naprawdę, gdzie ja na przykład bardzo to przeżyłem, bo, bo mama nas wychowywała. Ja pamiętam, jak ona przychodziła. Z kościoła i płakała i mówiła: Znowu nie dostałem rozgrzeszenia. Mhm. To był taki moment, kiedy ja się buntowałem przeciwko kościołowi. Wiedziałem, że Bóg jest, zawsze tak w swojej głowie układałem, że na niego jeszcze przyjdzie czas. Natomiast zdecydowanie byłem antykościelny. Oczywiście nie rzucałem tam jakiś obelg czy haseł dziwnych pod, że tak powiem, adresem kościoła, natomiast przestałem po prostu chodzić. Przestałem jakby celebrować, uczestniczyć w tych różnych sprawach, bo patrzyłem na mamę. Ja, ja powiedziałem kiedyś księdzu, gdyby ksiądz pomieszkał z moim ojcem miesiąc, dwa, to ksiądz by się od razu wiedział, dlaczego człowiek się z nim rozwodzi. Mhm. Moja mama rozeszła się po to, żeby, żeby przetrwać, żeby, żeby nas jakoś wychować. Milion powodów miała, żeby nie być bita. No. Mhm. I, 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 i nie, nie, ksiądz jej mówi: Nie, ty nie zasługujesz na rozgrzeszenie. Aż w końcu, kilka lat przed śmiercią, chyba z dwa czy trzy lata przed śmiercią, pojechała do tego samego kościoła, poszła do spowiedzi do zakonnika i ten jej udzielił. Rozgrzeszenia. I mówię, to jak to jest? To jedni mogą, inni nie. Skąd to się bierze? Monopol mhm. na władzę. Wiesz, zacząłem sobie to składać w głowie i to mi w ogóle nie pasowało. I to był właśnie taki moment, kiedy, kiedy mówię, dobra, Bóg jest, ale mi na razie te wszystkie rytuały nie są potrzebne. Mhm. Tym bardziej, że sukces napędzał sukces. Król Midas, i I wiesz, i tutaj. Jedna firma, druga i wszędzie super wyniki. No i przyszedł taki moment, kiedy byłem z kolegami z zarządu, poszliśmy do czempiona tu w Warszawie, pograć w bilard. Mm -hmm. I ja tam patrzę, a tam faceci podobni do mnie, w garniturach, z krawatami, ale siedzą sami przy stoliku, drogie zegarki, przed nimi piwo albo łycha. Mm -hmm. I tak popatrzyłem na nich: My kurde, jestem taki sam. Mhm. Mówię, na zewnątrz opakowanie wygląda, że wszystko jest super, ale w środku, w środku jakie były rezultaty? Rodzina rozbita. Mhm. E, Boga, że tak powiem, był hasłowo, tak? był, Wiedziałem, że jest, ale nie ma z nim relacji, i nie miałem tego spokoju wewnętrznego, tego właśnie, który miałem jako dziecko. I, i to był taki moment przełomowy, gdzie właśnie stwierdziłem: Bóg mi jest potrzebny, ja chcę czuć jego obecność w moim życiu. I to było świadome, dorosłego faceta, już miałem prawie 40 lat, 30 na parę, wiesz, pójście za Bogiem. Niesamowita jest dla mnie, wiesz, tęsknota dorosłego człowieka, który bardzo jedzie taką szybką, e, szybkim, rozpędzonym samochodem sukcesu i tęskni za emocjami tego młodego chłopaka i jego wieczornych modlitw, nie? Tak, wiesz, i to To było, jest niesamowita tęsknota. I, tak, to, to była tęsknota, wiesz, za spokojem. W pierwszym momencie, a później, jak se zdajesz sprawę, co jest, czy kto jest sprawcą tego spokoju, dzięki mhm. czemu Ty masz ten spokój, no to wiesz, odpowiedź była tylko jedna, nie, to jest Bóg. No i, i, i wtedy bardzo świadomie wiedziałem, że nie chcę szukać w kościele, który znałem, wolałem szukać gdzie indziej. No i wiesz, to tak jest. Jak szukasz, to nagle się ktoś pojawia na Twojej drodze, kto ci mówi, jestem. No i tak było. Yy, pojawia się i tak jak, jak to wyglądało? Bo to, słuchaj wiesz, to, bo to tak, no, no to właśnie rozmawiałem. Ktoś z... Słucha i mówi, no tęskni, ale co on ma na myśli, nie? No co on no, no, pana Jezusa spotkała apostoła Piotra z siecią w to, tym szczepiącie. To, wiesz co, to, to jest tak, jeżeli tego mnie nauczyła jedna kobieta w korporacji, ona powiedziała do mnie tak, Andrzej, wtedy zaczynałem jako agent ubezpieczeniowy mój Andrzej, jeżeli czegoś bardzo chcesz, to pojawią się ludzie, którzy pomogą ci to osiągnąć. Mm -hmm. Wiesz, i to się sprawdziło właśnie w momencie, kiedy... Zresztą opowiadasz, teraz... jak to wyglądało? Tak. Tylko ci powiem, jakby tutaj, jak to było z tym Bogiem. Teraz, wiesz, przytoczyłbym od razu, pukajcie, a znajdziecie, nie? Mm -hmm. A otworzą wam i tak dalej, szukajcie, a znajdziecie, można by tak powiedzieć, nie? Ale wtedy ja Biblii nie znałem. Mm -hmm. Natomiast wiedziałem, że chcę znaleźć Boga na nowo. No i rozmawialiśmy z kolegą biznesowo. Mm -hmm. I y, on był wierzący. No i tak rozmawiamy, i wskoczyliśmy na temat Boga. I ja od razu, jak on rzucił coś temat Boga, to od razu w ten temat wszedłem. Mm -hmm. No i tak opowiadamy, dzielimy się swoimi przeżyciami. On mówi, to wpadnij do nas na zagórną. No do jednego z ewangelikalnych kościołów ta, w Warszawie. Tak, ta. i poszedłem, mm -hmm. zagórna 10. No i tam stwierdziłem, że to jest to, czego szukałem. Tu znalazłem z, z powrotem Boga. Zobaczyłem, że można inaczej. Że tak powiem, wyznawać go, że ludzie mogą być uśmiechnięci, że później jest jakaś kawiarenka, że to jest społeczność. No dużo rzeczy zobaczyłem innych, których wcześniej nie znałem, no ale najważniejsze to jest to, że znalazłem Boga. No. E... Ile lat tam to było? No już 10, ponad 10. Ponad wow. 10. Wow. I to było, to niesamowite, bo. No, zresztą to cały czas ma, wiesz, to ma wpływ na całe moje życie, mm -hmm. bo to ma wpływ na moje małżeństwo, to ma wpływ na to, jak się zachowujemy w stosunku do innych. No, jak zaczynasz świadomie y, żyć z Bogiem, no to chcesz go coraz bardziej poznawać. Jak chcesz go poznawać, no to też poznajesz to, co On ma dla Ciebie, poznajesz y, Słowo. Mhm. Tak, Czyli bierzesz Biblię, czytasz, interpretujesz, czasami lepiej, czasami gorzej, ale to jest twoja interpretacja. Rozmawiasz z ludźmi i to zaczyna żyć w tobie. Wiesz, to nie jest pustym hasłem, tylko to zaczyna żyć zmieniło w tobie. Zmieniło to twoje podejście do biznesu, do korporacji, do pracy? Wiesz co, to zmieniło najbardziej moje życie takie chyba prywatne, osobiste. Mhm. To też dodało mi dużo, jeszcze, jeszcze zwiększyło potencjał wiary. No tak, Natomiast bo... do biznesu ja zawsze starałem się ludzi szanować. Aha. Więc jakby nawet jak zwalniałem, a dużo osób zwolniłem, to starałem się tak zwalniać, żeby oni się nie czuli skopani. Mhm. Więc y, szanowałem zawsze ludzi. Natomiast też no, te, te moje umiejętności przywódcze rozwijały się tak wraz z nowymi doświadczeniami. Natomiast. Y, w życie z Bogiem na pewno dużo, dużo wniosło i zmieniło. Mm -hmm. e, Powiedziałeś też o swoim małżeństwie. To tak e, może być luka w narracji dla kogoś, kto uważnie słucha. No, no tak, no bo be... mówi, że się rozwiadłeś, potem. Rozwiodłem się później, nie, potrafiłem, nie mm -hmm. potrafiłem złożyć e, związku. Próbowałem, byłem z partnerką przez kilka lat. Nic z tego nie wyszło. E, i w końcu poznałem swoją obecną żonę. No i, i to jest uważam mistrzostwo świata, nasze małżeństwo. Super. A, ale no właśnie dlatego dlatego to pytam, bo wiem, to, że to jest bardzo dobra historia. Tak, i wiesz, co to w ogóle. Dwojga że... szczęśliwych, dorosłych ludzi i czwórki szczęśliwych dzieci. Tak, bo wiesz, rodzinę poczłkowa nie jest łatwo poskładać, mm -hmm. a my naprawdę lubimy ze sobą być, my mamy swoje rytuały. My się spotykamy, jak robimy sobie, nie wiem, urodziny to się wszyscy spotykamy. Zrzuta jest na prezent, każdy się zrzuca. Mm -hmm. Ci, kto, te dwójka dzieci jest takich, które nie pracują, więc one mniej dają, ale dają. Ten, więc wiesz, je, jemy razem posiłki i, i, i to są takie rytuały. Modlimy się zawsze przed jedzeniem. Mm -hmm. e, ale to, co zmieniło nasze życie najbardziej, to, jest, to są wartości, wiesz? bo mam doświadczenia i pracuję, przecież pracuję z, jako coach, jako mentor, nie tylko w biznesie, ale w takich życiowych sprawach. I ludzie mówią: Kocham ją w ogóle, seks jest super, a nie możemy dojść do wspólnego porozumienia, coś nam się rozjeżdża. Czy kocham jego? Mhm. Ja, ja się nauczyłem tego, że sama seksualność i miłość nie wystarcza do tego, żeby związek był poskładany, że do tego potrzeba jeszcze wspólnego systemu wartości. Bo system wartości jest taką fundamentalną sprawą, bo jak dochodzi do sporu, to ty nie mówisz, zrobiłeś tak czy tak, tylko to zachowanie było albo nie było zgodne z systemem wartości, który żeście przyjęli. I to jest proste. Tu nie ma nie? jakiejś tam przestrzeni do tego, że się możesz naciągać. No nie no, no, nie wiem, jak dla kogoś wartością jest, teraz tak podam taki banalny przykład, ale to, że jesteśmy punktualni. Mhm. To jak ktoś nie jest punktualny, to nie jest kwestia dyskusji, tylko po prostu stary, spóźniłeś się. A mhm. wartością naszą jest, że umawiamy się i jesteśmy o określonej godzinie. I pewnie, że w związku te wartości są inne. Dla nas jest. Prosto, bo my mamy wartości chrześcijańskie. Moja żona i ja żeśmy się w tym samym czasie nawracali. Tego samego dnia w tym samym kościele żeśmy przyjmowali Chrzest, już taki świadomy. Też na własnych nogach. Na własnych nogach. <laughs> Więc to się wszystko zadziało i mamy wspólny system wartości. I, i to jest mega ważne. Wiesz, to są takie rozmowy, których chyba nawet jak się umawialiśmy, się nie spodziewałem. Wczoraj nagrywałem podcast. Myślę, że już kiedy nasz będzie emitowany, tamten już będzie też od dwóch tygodni w sieci, z naszym wspólnym znajomym Markiem Stączkiem. Mm -hmm. I też wiesz, planowaliśmy porozmawiać o innowacyjności, kreatywności, wartościach w biznesie, a wyszły nam tak głębokie egzystencjalne rozmowy, że aż wiesz, siedzieliśmy tutaj przy tym stole, tacy przygnieceni no, ciężarem tych egzystencjalnych wy wydumań. Ale myślę, że to jest coś niesamowitego, bo czasami traktujemy swoje doświadczenia i życie duchowe jako tak sferę mocno rozdzieloną od naszego życia zawodowego i tym, kim jesteśmy na zewnątrz. I, i ciężko, A tu nagle się okazuje, że w tym, co mówisz, to są niesamowicie splecione ze sobą rzeczywistości. I, i oddziałujące na siebie i też, że można mówić nie, o takim doświadczeniu wiary, doświadczeniu Boga bez... Bez skrępowania, jako o no, najważniejszym w życiu kompasie. Nie no tak, ale to wiesz, to mnie z kolei trudno jest sobie wyobrazić, nie? że można to rozdzielić. No tak. Na, naprawdę, to tak. Wiesz, ja mocno się specjalizuję w przywództwie w mhm. tej stronie biznesowej I, i stanowczo jakby twierdzę i nawet model, który zbudowałem, jeżeli chodzi o przywództwo, że przywództwo jest sposobem bycia. Nie można być kimś innym, jeżeli. Chcesz, rzeczywiście jesteś przywódcą czyli liderem w domu i w firmie. Masz te same wartości, nie możesz zakładać, zmieniać masek i tak dalej. Twoja rola się może zmienić, bo tu jesteś ojcem, mężem. Nie mówią ci klienci. Panie Andrzeju, pani już skończy z tymi wartościami? E Wiesz co, nie, bo to zmienia życie. Ja, wiesz, to... Teraz... No wiesz, muszę o to zapytać. Wiesz co, panie Andrzeju, ja wiem, tu pan taki... Pan nagle wpada... Z panem się fajnie gada, pan jest biznesowy facet, normalny człowiek, ale w pewnym momencie pan wpada w taki ton religijno-pobożny nie da się z panem wytrzymać. Ale ja nie wpadam w to w ogóle. Okej, pytam. Wiesz co, powiem ci... Ja pytam, czy tak mówią. Nie, nie mówią, a ja nie wpadam w taki ton z prostego powodu. Co da, jak będziesz mówił? To, to nic nie daje. Wiesz, jednym uchem wpada, drugim wypada. Nie? Mhm. Albo dostajesz takie pytanie, i ktoś się, ktoś się na to, że tak powiem, odparnia. Natomiast wiesz, życie pokazuje. Mhm. No albo masz wartości, albo nie masz. No to wiesz, o wartościach to nie trzeba. To, to, mhm. to, to tak jak ja mówię do człowieka, jak nieraz dla kogoś rekrutuję ludzi. Nie? I człowiek mi mówi, że takie czy takie rzeczy potrafimy. Stary, nie opowiadaj mi, że umiesz jeździć na koniu, wsiądź i pokaż. Mhm. Nie? No bo co mi z opowieści? I, i, I z wiarą jest dokładnie tak samo. Z wartościami jest dokładnie tak samo, jakie by one nie były. Jeżeli one, ży, jeżeli one żyją, to znaczy, że są prawdziwe, że są Twoje. I e, łatwo je zobaczyć w Twoim życiu. Tu wiesz, to, to nie wymaga komentarza. Ja nie opowiadam o wartościach, nie opowiadam o takich rzeczach. Jak się mnie ktoś spyta, no, no to mówię, jakie mam, bo to jakby dla mnie jest ważne to jest moja tożsamość. Jak się ktoś pyta, czym się zajmuję, to mówię, że trzy obszary są w moim życiu i to jest służba, to jest rodzina, to jest biznes. I tyle. Jak ktoś chce więcej usłyszeć, to rozwijam poszczególne elementy. Jak nie chcę, no to, to nie ma potrzeby no bo to widać po prostu. No to ja poproszę jeszcze, porozmawiajmy przez chwilę. Porozwijajmy przez chwilę biznes, zanim już przerzucimy się na pozostałe mm -hmm. obszary. Gdzieś narysowaliśmy sobie wiesz, tą, taką ścieżkę do no, jakichś takich dużych sukcesów korporacyjnych, ale teraz nie pracujesz w tych dużych firmach ubezpieczeniowych, w których pracowałeś, pracujesz sam dla siebie. Tak? Jesteś, tak? Mam swój biznes. Masz swój biznes. Dlaczego taka decyzja? No, bo to by się wydawało, że to już jest takie miejsce, w którym do końca życia można odcinać talony i. No, można tym bardziej, że i korzystać. Wtedy łatwo się przeskakuje z firmy do firmy. Jak masz wyniki. Już w takim miejscu to. Raczej znaczy, człowiek się nie boi o to, co będzie robił do emerytury. Wiesz co? No tak, tylko że właśnie ja wtedy, jak byłem z tymi kolegami w zarządzie, zobaczyłem, że mam pustkę, że to jest pozór. To, że mam samochód, kartę kredytową, firmową, kupę kasy, zarabiam garnitur, to, to jest tylko kawałek życia, a druga jest pusta. I wiedziałem, że do tego, żeby. Muszę zmienić coś. nie chcę. Nie chcę żyć fikcją, nie chcę udawać, chcę zbudować normalną rodzinę, chcę. Wrócić do Boga, jest ile rzeczy takich, które chciałem, chciałem pójść za swoimi pragnieniami, no i poszedłem, otworzyłem firmę szkoleniową, która wolniej się wtedy rozwijała, i sprzedażową. No i, i, i po prostu to była kwestia decyzji. Mhm. Decyzję, taką decyzję podjąłem. Ta decyzja oczywiście po półtora roku okazała się bardzo mi dokopała, bo, bo nie wszystko wychodzi. Mhm. Właśnie zaliczyłem wtedy glebę, i znowu był taki moment, gdzie wiesz, schodzę po schodach w domu u siebie i patrzę, że moja żona robi córką sok z dżemu. Wiesz, mhm. Bierze łyżkę dżemu, wodę i wlewa do butelek, i robi taki sok. Ja mówię: Ja pierdzielę, gdzie my jesteśmy? Dwa lata temu zarabiałem 800 tysięcy rocznie, a teraz kurde, nie stać nas na to, żeby dzieci dostały normalne coś do picia. No, to tak, no, żebyśmy sobie uświadomili, nie? że to z takiego konia spadasz właśnie z bardzo wysokiego mhm. pułapu, tak jak powiedziałeś, te kwoty, i nagle to jest kwestia liczenia dwóch, pięciu złotych tak. I braku tych dwóch, pięciu złotych. Do, do, Co się, się wtedy myśli? No, bo większość z nas, którzy tego słuchamy, nawet nie potrafią sobie wyobrazić takich rocznych dochodów. E, jak się wtedy wiesz, odbiera brak pięciu złotych? Znaczy, nie wiem, co jak ludzie myśli? odbierają. Kurczę, ja ja, ja, jestem, w, ja wiem, co ja odbierałem. Ja... I jeszcze w tym wszystkim gdzieś wiesz: chrześcijaństwo i nowy początek. No właśnie, nowy chrześcijaństwo start. pomogło mi pomogło mm -hmm. wtedy. Wiesz, ja wierzyłem, że mogę z tego się dźwignąć. Ja po prostu w to wierzyłem. I, i ta wiara była oparta na kilku e, takich filarach. Po pierwsze, już wiedziałem kiedyś, że sukcesy można osiągnąć. Już wiedziałem też, że porażka przychodzi i teraz właśnie wtedy jej doświadczałem. Wiedziałem, że decyzję jak podejmujesz, to powinieneś podejmować w oparciu o rzeczywistość, a nie o coś, co ci się wydaje. Więc wiedziałem, jaki błąd zrobiłem, gdzie zrobiłem błąd. I wiedziałem to, co było najważniejsze: że nie chcę tak żyć, nie mogę tak żyć, że mam motywację, mam dzieci, mam rodzinę, mam po co to zmieniać i dla kogo. Nie miałeś pomysłu, żeby zadzwonić do starych znajomych i powiedzieć, wracam do gry? Coś, ty, wiesz, co, co, wtedy... wtedy <laughs> nie, ta, takie sytuacje, wiesz, też ci dużo pokazują, bo ta, wcześniej... To ze wstydu, czy dlaczego? Bo tak powiedziałaś, coś, ty? Z no, no właśnie, chcę, właśnie chcę ci, chcę dla ci, ci powiedzieć, dlaczego. Dlatego, że jak jesteś wysoko, <laughs> to wiesz, to każdy mówi, o, Andrzej, królu złoty, nie? fajny chłopak jesteś w ogóle, przyjacielu, a jak spadasz, to wiesz, to oni cię tak zapominają szybko, bo, nie, bo, bo oni to mówi, trzeba mówić komuś innemu, kto właśnie siedzi na tym Twoim koniu. A. O, Zygmunt, jaki ty fajny jesteś, spoko, gość i tak <grym> A ty już leżysz na glebie. Wiesz. I, i ty, tak naprawdę właśnie w takich sytuacjach okazuje się, że zostają przy Tobie przyjaciele. I to jest taka naturalna selekcja, że wiesz, no. kto z Tobą jest zawsze. I to ci daje siłę, wiesz? To ci daje siłę, bo wiesz, że nieważne, czy ty jesteś na szczycie, Pocze, czy jesteś to na daje dole. ci siłę, ja bym powiedział, że takie coś to osłabia, boli, wiesz, a ty mówisz, że to daje siłę. To, no tak, no bo to można podejść z takiej no. perspektywy, jak ty mówisz. A y, ja, tak jak powiedziałem już wcześniej, ja wszystko lubię walczyć. Zamieniasz. No tak, no bo dla mnie w takie w, dobre spojrzenie. W, wiesz, co dla mnie wygodniej jest zawalczyć po to, żeby się podnieść z gleby niż leżeć na niej. Mhm. Nie? Niektórzy wybierają leżenie na glebie i mówią, nie podniosę się, no ja do nich nie należę. Zawsze mówię nieważne, ile razy upadniesz, ważne ile razy się podniesiesz. Więc yy, po prostu. Mam taką maksymę, i, i wtedy dokładnie zrobiłem to samo. Koniec, sfokusowanie na celu, mówię tyle i tyle muszę zarabiać. I słuchaj, dzwonili do mnie wtedy jacyś znajomi, o no, ty, chodź się, spotkamy, pogadamy, A ja mówię, ale o czym? No tak, o pierdołach. Ja mówię, o pierdołach to ja nie mam czasu, rodzina jest dla mnie bardziej ważna. Mhm. I odmawiałem, to wtedy mówiło, o, nie wiesz, bo nie zrobiłeś tak jak chcieli, ale dzięki temu. Sytuacja się unormowała. Skupienie na tym, co chcesz osiągnąć, na celu. No i zresztą no. możesz usiąść i płakać albo coś z tym zrobić. Koniec historii jest dobry. Teraz dobrze się rozwija. Twój Historia biznes. cały czas się wiesz, rozwija. Że tak powiem, marzyłem, żeby gadać do ludzi na całym świecie. Mhm. E, no bo z największymi, już ze świata byłem na jednej scenie. Bo już byłem na scenie z Nickiem Wójciciem, z Erikiem Tomasem, z Kasparowem. No tak, już z takimi wielkimi mhm. ze świata dzieliłem scenę. Natomiast zawsze chciałem mówić poza granicami. No to było, był problem. No to otworzyłem firmę w Stanach. Mhm. w 2018. No i teraz mam biznes i tu i w Stanach. No i w poniedziałek dokładnie lecę do Stanów. Wow. E, mhm. Więc jakby prowadzę i tu i tam. Pewnie, że mogło być lepiej. Covid namieszał, no ale mhm. jakby wiem dokładnie, w którym kierunku idę, więc nie ma co narzekać. I Tylko co robisz w Stanach? To samo co tu. Consulting, mhm. szkolenia, praca coachingowo-mentoringowa. Praktyk życia i biznesu. Dokładnie tak. Fajnie. Dokładnie tak. No. Yy, powiedz mi, jak to wszystko godzisz? No bo to chociażby co mówisz, nie? że prowadzisz firmę tu i za oceanem. Masz rodzinę, która jest dla Ciebie najważniejsza, więc myślę, że w budżecie czasu też yy, zajmuje ważne miejsce. Do tego masz jeszcze miejsce na tę trzecią płaszczyznę, którą nazywasz służba. Tak. I to jest związane z twoim też zaangażowaniem w duszpasterstwo w zakładach karnych. Jak sobie myślisz, no kurczę, tyle wart jest mój czas, tyle potrafię w tym czasie zarobić. Tyle warte są dla mnie godziny z moimi dziećmi, a jeszcze znajduję czas, żeby spędzać czas dając kawałek swojego życia ludziom, którzy są osadzeni w więzieniach. Skąd taka potrzeba? Wiesz, to też... I dlaczego wygospodarowanie na to miejsca w życiu? To też ewoluowało. Teraz w ogóle jest łatwo powiedzieć, bo teraz nie można wchodzić do więzienia, mm -hmm. więc jakby mm -hmm. ten, ta służba bardziej jest taka wspierająca, jak ludzie dzwonią do ciebie. Chociaż już byłem, byłem tydzień albo dwa tygodnie temu w Grudziądzu w więzieniu, bo ze względów covidowych na mo nie, nie, nie można. Tak. Po całej Polsce jeździłem do więzień. Natomiast Zaczęło się od tego, że wiesz co? Właśnie w, siedząc w kościele podczas nabożeństwa, pastor mówi: „Słuchajcie, robimy wyjście do więzienia przed świętami Bożego Narodzenia. Czy ktoś jest chętny zanieść Biblię?” mhm. No i się zgłosiłem, nie? Się zgłosiłem. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, zgłosiłem się. To było we mnie. Poszedłem, słuchaj, słowa tam nie powiedziałem. Poszedłem z takim człowiekiem, który miał ksywę gepard. Piotr Stępniak, on, on umarł. Już nie żyje, tak. Zna. Tak. I z nim poszedłem, i on, oczywiście, swoimi synami tam opowiadał, ja słowa nie powiedziałem, tylko patrzyłem na tych ludzi. I nie potrafiłem w nich zobaczyć bandytów. Mhm. Wiesz, to już był też czas, kiedy zobaczyłem, że mój ojciec wyszedł z więzienia i że mój ojciec nie pije. Mhm. Dorosły facet przestał pić. Zaczął pomagać alkoholikom wychodzić z alkoholu. Więc to mi dodawało wiary. No i wiesz, i, i wyszedłem z, tej, z tego więzienia wtedy. To było na Białą i już wiedziałem, że będę tam chodził. No i któregoś razu z ojcem byłem w kościele i my słuchaj, pójdzie ze mną do puchy. On tak patrzył, bo my, my, ja już tam paręnaście lat przysiałem, ale w zupełnie my, w innym charakterze, my, pójdziemy, żeby opowiedzieć im historię naszą z perspektywy ojca i syna. My damy mm -hmm. tym ludziom nadzieję. Ojciec poszedł ze mną. Pojechaliśmy pierwszy raz no, nie, do Siedlec, a tam sama recydywa w Siedlcach jest. Nie? Więc pojechaliśmy tam, no i później ojciec jeździł ze mną tak raz na dwa-trzy miesiące. Aż w końcu trafiłem na Mokotów. Teraz jest muzeum tam, ale wcześniej było na Rakowieckiej, było, był zakład karny. Trafiłem tam i skończyliśmy tak jak zawsze spotkanie, a oni mówią, kiedy przyjdziesz znowu? Mhm. Oni zaczęli prosić o te spotkania, skazani, wiesz? I... Nie ma takiej bariery, nie było takiej bariery. Człowieku jesteś facetem z innego świata. No ale ty, to spójrz na mnie, z jakiego no. innego świata? No właśnie wiesz, tutaj konf, wiesz, jak powiedziałem, że jest dysonans między <grym> twoim wyglądem, a, a twoją karierą, to powiedziałeś, że to są pozory, <grym> a teraz mówisz, że to nie jest no Ja powiem tak, no patrzę na ciebie, ale wygląd to pozory, nie? Mimo wszystko mogli powiedzieć, nie, no to jest facet po prostu, co całe życie prześmigał w gajerze, nie? Nawet jak się przebierzesz w koszulce na, na ramkach, to i tak... Nie zmarzysz hmm. swojej historii. No co ty nie, wiesz o życiu, chłopaku? Ty no całe życie y, grałeś w bilard w drogich zegarkach. No, tak. I to nie były kluby gangsterskie, tylko kluby dla biznesmenów. Słuchaj, i dokładnie tak można by powiedzieć, tylko że tak naprawdę, jak wchodziłem, zawsze było najpierw ogólne spotkanie. Mhm. I ja po to, żeby nie było tych rzeczy, o których ty mówisz, takich domysłów, mhm. opowiadałem historię swoją. Mhm. I oni wiedzieli, że oni mi nie, nie są w stanie powiedzieć, czego ja nie przeżyłem. No co mi powiedzą? Ja widziałem, no tak. jak mój ojciec wieszał się, jak bił, jak lał facetów, jak ciął się. No ja, ja to wszystko widziałem. Mhm. Co mi powie? Czym mnie zaskoczy? No, no nie ma takiej rzeczy, którą by mnie zaskoczył. Więc tak naprawdę różnica była tylko taka, że ja się złapałem sportu, a oni mhm. się złapali drogi, która była w domu. Tylko taka różnica bo Pewnie też ten sport łatwiej było, bo mama po prostu z nami uciekała, i żeśmy nie mieszkali z ojcem, więc ona próbowała nas wychować najlepiej jak potrafiła. A często w takich rodzinach trudnych, no nie jest. Siedzą cały czas razem. Więc pewnie ile rzeczy się złożyło, ale wiesz. Więc oni mi nie są w stanie powiedzieć nic innego, co ja przeszłem. Widzą, że. No, no bo wiesz, jak coś przeżyłeś i o tym mówisz, to no oni wiedzą. Oni bardzo często się odnajdują w podobnych sytuacjach. Oni wiedzą, że to nie jest ściema. Yy, I to jest jakby, to jest prawdziwe. Prawda tu się broni. Więc nie, nie było problemów i oni później mówią, słuchaj, chciałbym indywidualnie z tobą pogadać. I wiesz, wtedy, jak się spotyka z indywidualnie, a on mówi, że całe życie chciał być gangsterem, a teraz yy, już ma tego dość, mówi, bo musi spać z bronią przy łóżku, mhm. jak wsiada do samochodu, jak jest na wolności, to od razu zamyka drzwi, bo żeby go nie odpalili. Więc wiesz, często to ten świat, o którym oni marzyli, staje się ich udręką. Poza tym, jak mówiłem, a to też zawsze mówiłem, b, czyli jeżeli powiedziałem, że jakąś pomogę, to pomagają. Wiesz, że ja brałem chłopaków w mnie, do domu na przepustki. Mhm. Oni u mnie normalnie. Nie bałeś się? <noise> Zawsze się śmieję, że byli mniejsi ode mnie. <noise> co, no, ale wiesz, nie, nie... Nie, 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 nie bałem się. Nie bałem się, po hmm. prostu. E, no, i, I cieszę się, że tak robiłem, bo dzięki temu są osoby, które totalnie zmieniły swoje życie. Są osoby, które po 20 lat siedziały w więzieniu, które zaczynały od domów dziecka, poprawczaków, później więzienia, a jako dorosłe osoby sobie pokładały życie. Chrzciłem iluś z nich. Mhm. Więc wiesz, No to właśnie chciałem spytać, nie? Czy widziałeś zmienione życiorysy, tak, zmienione biografie? Tak. Nie wszystkie. Mhm. Nie wszystkie, ale, ale tak. I słuchaj, no wczoraj był u mnie człowiek, który y, przesiedział 15 lat za zabójstwo, mhm. zabił jako 24-latek. Mhm. Dostał 15 lat. W języku więziennym to jest tak zwana petka, bo to był jego pierwszy wyrok. Bo to jest petka i rka. Rka to recydywiści, ci, którzy uh -huh. więcej siedzieli, i petka to ci, co pierwszy raz. I on pierwszy wyrok od razu 15 lat. Słuchaj, uh -huh. e, wczoraj był u mnie. Wyszedł w tym roku, wyszedł 2 czerwca dokładnie. E, no i, i e, brało do mnie rzeczy, bo taki mniej więcej mojej postury. Więc dawałem mu rzeczy od siebie, takie, które są dla niego dobre, a ja z nich nie korzystam. No bo po co mi ma to wisieć w ścianie, na ścianie, jemu się przyda. I wiesz, i. E, 15 lat świat się zmienił, to aż ciężko Tak, wejść ale w taką byś z nim porozmawiał, byś się zdziwił. To to ja od niego ile książek dostałem, słuchaj, tak? które czytałem z nim. Naprawdę, on mega na bieżąco. On w więzieniu się angielskiego uczył. O, on, jak ja się go pytałem, słuchaj, Misiek, jak wyjdziesz, to co byś chciał pierwszego zrobić? On mówi, iść do łazienek i posiedzieć na ławce. Mhm. Wiesz, takie normalne rzeczy. Więc to jest tak, że ta, ta, ta służba daje ci, mi daje, daje taki duży napęd. Też widzę, jakie błędy zrobiłem, wiesz, bo ta służba to już trwa z 8 lat. Mhm. Więc to nie jest tak, że to tam dwa dni i, i, i służba jakaś wielka. Zauważyłem największy błąd w momencie, kiedy do Stanów bo ja tam prawie dwa lata mieszkałem w Stanach mhm. i próbowałem przygotować jakoś ludzi tutaj do tego, żeby to funkcjonowało. Wiesz, dobry lider to jest taki, który przygotuje, że nawet jak go nie ma, to to wszystko funkcjonuje. A tutaj tak nie było. Ja wyjechałem i nagle okazało się, że w więzieniach się pytała, kiedy pan Andrzej będzie, służby więzienne, nie skazani, mhm. służby więzienne. Oni nie mieli takiej siły przebicia i nagle się to zaczął rozchodzić, a zanim wyjechałem, to około 30 osób i to byli skazani, jeździli ze mną po więzieniach. Nie? Więc to, to naprawdę zrobiła się z tego służba. To nie było tak, no że tak, tylko to ja. Duży, się, to jest duży zespół, to już był, 30, 30. To osób, już był, to jest... był gruby temat i to wszyscy z wyrokami. Nie? Mhm. Ja, tylko ja i tam jeszcze jedna osoba bez wyroku, a całe. Z takim doświadczeniem. I oni służyli. Oni... i To była sztuka, żebyśmy wszyscy się skupili wokół jednego celu. Ale nie przetrwało w takim wymiarze próby czasu, no bo jak zabrakło mnie, to to się porozchodziło. Więc to, to jest takie doświadczenie, które mi teraz pokazuje, bo to nie jest coś, z czego ja zrezygnowałem. To jest tylko coś, co wiem, że trochę inaczej będę to teraz układał. Już jak wróci możliwość normalnego spotykania się w więźniach, bo to jednak na tym w przeważającej części polega ta służba, no to, to, to będzie to inaczej ułożone. Bardzo ciekawe. E... Powiedz mi Ci, Twoi podopieczni, na ile możesz powiedzieć, e... wszystko fajnie wychodzi, kiedy jeszcze są w więzieniu, kiedy wychodzą, wracają potem do Wracają. E... więzienia? Wracają. Nie wszyscy. Mhm. Ja mówię o tych, ci, którzy chcą poprawić swoje życie, chcą ci, je którzy, zmienić. Ci, którzy chcą, to, to zmieniają. Mhm. Ci, którzy mówią tylko, że chcą, nie zmieniają. A jak to rozpoznać? Nie rozpoznasz. Wychodzi i widzisz dopiero. Mm -hmm. Wiesz, to jest tak jak... E, miałem taką sytuację, to był człowiek e, już w Stawiszynie, siedział w więzieniu. W Stawiszynie, e, najpierw był w, w, na Rakowieckiej, tu w Warszawie. I dobrze się, że tak powiem, sprawował. W ogóle, mówi, nawrócił się, wszystko z Bogiem i tak dalej. Zrezygnował z grypsowania, dostał, stanął na komisji, dostał tak zwaną grupę R2, czyli R2 oznacza, że jesteś przenoszony do więzienia o mniej zaostrzonym rygorze. Że klapy, czyli te drzwi są pootwierane, taki półotworek w mhm. ich języku to się nazywa półotworek, czyli półotwarty zakład, że, że między celami są pootwierane drzwi, mhm. można chodzić, a nie tak jak na oddziale jak w zakładzie zamkniętym, czyli mhm. na, na tak zwanym zamku 23 godziny w celi, godzina mhm. e, wiesz, na spacerniaku. I pojechał, zaczął pracować e, na zewnątrz, u księdza. Mhm. I uciekł. Ja go miałem wziąć tydzień później do siebie na przepustkę do domu, a on no. uciekł. Więc co się wtedy dało, wszyscy dzwonili i mówili, że nie warto im pomagać. No tak. Nie warto, to jest ten. I ja byłem wtedy mega zawiedziony. Tylko że zadałem sobie pytanie, z jakiego powodu ja to robię. Nie no. wiesz co odpowiedź mnie po prostu miała zbawienne, że tak mm -hmm. powiem, działanie, bo odpowiedź była, ja to robię ze względu na Boga, nie ze względu na człowieka. Mocne. Ale to prawdziwe, nie wiesz, i jak sobie zdajesz z tego sprawę, z jakiego powodu to robisz? Bo przecież to się wszystko mhm. zaczęło w kościele, ja zacząłem w kościele. No. E, mówiłem im, to nie tak, wiesz, że jestem nawiedzony, wchodzę do puszki tam ewangelizacja. Nie rozmawiamy o życiu, tylko że w tym życiu częścią mojego życia jest Bóg, więc on się chciał, nie chciał pojawia. Ja mówię, jak on wpłynął na moje życie. Oni. Nic nie mają do stracenia, bo już wszystkiego próbowali. Boga nie, mhm. więc próbują sobie gdzieś tego Boga w swoim życiu poukładać. I wiesz, jak ja sobie zadaję takie pytanie, to odpowiedź pojawia się od razu. No, co z tego? Są tacy, którzy z tego korzystają, którzy, mhm. robią, robisz to ze względu na to, w co wierzysz, w kogo wierzysz, a nie ze względu na człowieka. Człowiek zawsze zawiedzie, znaczy, ślepo nie zawsze, ale są ludzie, którzy zawodzą i, i tyle, i to się nie zmieni. Natomiast sam powód do działania jest ważny. No i jak ja wiem, dlaczego to robię, no to, to nie ma znaczenia, czy on uciekł, czy nie uciekł, to w ogóle nie wpłynęło na to, czy ja to chcę dalej robić, czy nie, bo tak samo są przypadki ludzi, którzy nie uciekli, którzy cudownie zmienili swoje życie. Jest podobne, bo to wiesz, są takie oddalone na pierwszy rzut oka do, do, od siebie światy, z jednej strony biznesu, w którym pracujesz, Firmy, które konsultujesz, to nie są, wiesz, jakieś małe, nic nie ujmując, małe warsztaty samochodowe, ale to jest jednak taki duży, bardzo świadomy siebie biznes. Mhm. Na pewnym, wiesz, etapie czy poziomie no ta taka samoświadomość ludzi, którzy są w top managementie, jest bardzo wysoka. Więc z jednej strony jest ten biznes, z drugiej strony jest świat więzień, krymina, kryminału i, wiesz, słów, których używasz, których większość z nas. Nie znaj pierwszy raz je słyszymy, jak właśnie ten zamek czy pół otworek. Tak. E, więc wiesz, są podobne rzeczy, czy te pewne opowieści z więzienia są takie same jak w biznesie, i pewne opowieści z biznesu e, da się opowiedzieć w więzieniu i też wyciągnąć z nich te same wnioski? To są bardzo podobne, bo tak naprawdę, jak się spytasz człowieka Czego on pragnie, to, to większość ludzi pragnie szczęścia. Po prostu każdy z nich chce być mhm. szczęśliwy, nie? czy to na wolności, czy w więzieniu. Tylko różnie szukają tej drogi do szczęścia, różnie ją definiują, pragnienia mają podobne. Więc mnie to daje dużą siłę, jeżeli chodzi i, i taką motywację do tego, żeby, żeby to robić. Poza tym to bardzo wzbogaca mnie od strony warsztatu, wiesz, to jest tak, że to tak jakbyś jeden samochód naprawił albo tysiąc. Nie? No to jest taka różnica. No przy jednym no to, no to coś tam wiesz, nie? ale tysiąc też potrafisz przewidzieć różne zachowania i tak dalej. I, a jeszcze tak ekstremalne sytuacje nie? No bo to są bardzo często ekstremalne sytuacje. No to, to wiesz, to, to mi pomaga, to, to rozwija mhm. mnie. Służąc, tak naprawdę też czerpię. A jest to kawałek mhm. życia, jest to kawałek mojego życia, więc nie planuję z tego rezygnować. Służba jest służba. Potrafię to oddzielić. Nawet na wolności, jeżeli mnie proszą, żebym, nie wiem, spotkał się z młodzieżą. Czy komuś pomógł w jakiś tam sposób właśnie i to się kwalifikuje w obszarze służby, czy żebym pojechał gdzieś, nie wiem, kazanie jakieś wygłosił, czy, czy, czy to. Ja za to nie biorę pieniędzy, bo to jest służba. Biznes jest po to, żebym zarabiał pieniądze, żeby moja rodzina miała mhm. z czego żyć, to jest biznes. no i, I tyle. Natomiast jedno i drugie jest w moim życiu. Mhm. Powiedziałem, że to, co przerzuca pomost między tymi dwoma światami jest w nich podobne, to jest takie. I tu i tu wszyscy mówią, pragnę być szczęśliwy. Tak. Różno można do tego drogę obrać. No i z tych dwóch światów przechodzimy do trzeciego, czyli do twojej rodziny. Co mówisz swoim dzieciom, żeby były... Jaką ty im dajesz, nie wiem, receptę albo wskazówkę, jak poprowadzić swoje życie, żeby być szczęśliwym? Patosowe pytania, co? Przepraszam. Nie, nie, nie. Znaczy patosowe... co, życiowe. Mhm. Praktyczne takie No bo pytania. też wiesz, tak jak twoi podopieczni w więzieniu, czy klienci w biznesie, czy dawni partnerzy mówisz, wiesz, wszyscy chcemy szczęścia, to tak samo ty patrzysz na swoich najbliższych i to jest Twoje pragnienie wobec nich. Nie, nie, chcesz, nie chcesz, żeby się im życie, wiesz, poprzewracało, tylko żeby przeżyli je jak najlepiej, mhm. a na pewnym etapie jeszcze. Możesz coś dać w ten plecak, który ze sobą w samodzielną podróż w życie zabiorą. No to właśnie tak pytam, co pakujesz im ten plecak? Wiesz, co odwagę. Mhm. Odwagę. Też wiedzą, bo ja zawsze to mówiłem i, i mówię i będę mówił, że człowiek ma prawo do błędu. Mhm. Mamy prawo zbłądzić. Ważne jest, żeby z błędu wyciągać wnioski, żeby nie robić cały czas tego samego błędu. Więc y, uczę ich tego, że mają prawo do błędu. Uczę ich tego, żeby byli odważni i żeby działali w zgodzie z sobą. Mm -hmm. Nie wbrew sobie. Nie zrób, bo nie wiem, tatuźów, bo musi się coś podoba. Nie, zrób, bo to dla ciebie jest ważne. Jeżeli mm -hmm. będzie klops, to ty tego klopsa odczujesz, będziesz wiedział, że to nie jest, że to nie o to chodziło. Ja mówię tak, dzieci to nie żubr, żeby go trzymać pod ochroną, nie? One muszą doświadczać, wtedy się najwięcej uczą i poza tym, słuchaj, tak naprawdę, jeżeli sobie rodzic zda sprawę, że nie ma żadnego wpływu w wieku tak naprawdę już od 12, 13 roku do 18 na swoje dzieci, albo, albo nie ma wpływu, albo prawie żadnego wpływu, bo to są dwa różne światy w wieku już w 6 lat zaczyna się coś takiego jak darwinist neuronalny u dziecka, czyli jego głowa zupełnie inaczej funkcjonuje. Neurony, które są produkowane, są wycinane u dzieci, tak naprawdę przetrwają te, które są karmione. Karmione są w szkole wtedy, więc, bo w szkole dziecko więcej mhm. ma tych interakcji. Dlatego już jak dziecko idzie do szkoły, to nagle okazuje się, że to już nie jest mój mały Michałek, tylko to już jest Michał, nie? kiedyś był taki fajny, przychodził na kolanka, a teraz to niekoniecznie, czy, czy moja córka. Więc zaczyna się coś takiego, w wieku 12 lat to już zaczyna się kocioł, bo dochodzi do tego, dochodzą hormony mhm. u chłopców, 16-krotnie wzrasta poziom testosteronu u dziewczynek 6-krotnie, pojawiają się pryszcze, cały wpływ otoczenia, to jest coś, co kształtuje ich świat. One są tym karmione, mm -hmm. one są tym karmione. I teraz ja pamiętam rozmowę z moją córką. Natka mówi do mnie tak, a ja nie wierzę w Boga. Mm -hmm. Mówię, to nie będę chodziła z wami do kościoła. A ja w, pierwszej, w pierwszym momencie mówiłem, to nie chodź. Słuchaj, mm -hmm. tak powiedziałem, osoba wierząca, mi, to nie chodź. Ale później tak myślę, 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 mówię, wiesz co córka, możesz nie chodzić, jak pełnoletnia, a teraz czy chcesz, czy nie chcesz, to chodzisz. Dlatego, że ja wiem, jaki wpływ ma na ciebie otoczenie, na każdego nastolatka. I to jest jedyne miejsce poza domem, gdzie możesz jeszcze usłyszeć coś innego. Czy chcesz, czy nie chcesz, chodzisz, bo wiem, że jak Bóg będzie cię chciał dotknąć, to cię dotknie. Słuchaj, byliśmy w Stanach, w Willow Creek, taki duży kościół, chrzciła się. Wow! wow była chrzczona Willow Creek? No tak. No to ich zazdroszczę. I, 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 dru i druga też, nie? Więc e, dlatego, że. Czyli do Chicago jeździcie. Tak. Latacie w zasadzie. Dlatego, że po prostu, w, tak jak ja, ja, ja to mówię, tam jestem wierny, no, nie chodzę na kompromisy w sprawie wartości i zasad. Tutaj też nie poszedłem. W pierwszym momencie odruch był taki: Dobra, będę fajny tata, bo to, bo to jest logiczne. Gdyby była pełnoletnia, to bym się zastanawiał, ale w wieku 16 lat pewne rzeczy po prostu trzeba narzucić, jeżeli wie, że są dobre dla dziecka. Bo wpływ otoczenia jest tak duży, że jeżeli nic nie zrobisz, to masz kłopot. Wiesz, poza tym, rozmowa między dorosłym a nastolatkiem jest rozmowa jak e, dwóch ludzi z innego świata. Dlatego, że i to, i to nie jest nikogo wina, tak po prostu jest, tylko często dorośli o tym nie wiedzą i nastolatki też o tym nie wiedzą. Wiesz, płaty ci się rozwijają do 25 roku życia, a one są odpowiedzialne za wszystkie funkcje kognitywne, za postrzeganie i te wszystkie różne rzeczy, które ty, że tak powiem, dajesz innym, werbalne. No więc zobacz, osoba, która ma w pełni rozwinięty mózg, patrzy z własnej perspektywy na kogoś, kto jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma tego. On ma swój świat. Ja nie miałbym odwagi moim dzieciom powiedzieć, ty nie masz jeszcze nie w pełni rozwinięty a mózg. Ja mu, a ja mówiłem, że nie wszystko działa no. tak, jak trzeba, ale tłumaczyłem dlaczego. To nie, by, nie chodziło tak, o tak. to, że jesteś półmózgiem, tylko chodziło o to, że dlatego mamy różnice, żeby one zrozumiały, wiesz. że Bo wiesz, dziecko, taki nastolatek, to pytasz się, co się stało. Nic się nie stało. No jak? No przecież widzę. No nic się nie stało, wiesz. I dla niego naprawdę nic się nie stało. Ale ty, jak mu wmawiasz, co chwilę co się stało, to w końcu się coś stanie. To mu bezpieczniki w z głowy lecą i tyle. Bardzo no. No. No, ciekawe to, co mówisz. No, jesteś obecny też w mediach społecznościowych. Oprócz tych wszystkich rzeczy, o których opowiadałeś, które są takie bardzo w realu, mhm. to też jest Twoja obecność w mediach społecznościowych, na YouTubie, nagrywasz filmy. Piszą ludzie do ciebie czasami. Panie Andrzeju, Pan mi pomoże? Piszą. Co im odpowiadasz? pomagam. Wow. Że tak, że... Link do tych rzeczy, gdzie jesteś w sieci, będzie też w opisie tego filmu. Dlatego okay. to tak teraz uzupełniam, jak ktoś mówi. O, jeden ja taki pan Andrzej. Muszę do niego napisać, żeby mi też pomógł. I czego mogą się spodziewać? Jakiego rodzaju pomocy? Bo to mnie zastanawia, nie? Wiesz, co, ludzie dzwonią z różnymi sprawami. Nie? Coś mhm. im tam się nie składa, nie potrafią siebie odnaleźć. I to też zależy. Bo. Tak jak powiedziałem, ja bardzo patrzę na to, czy rzeczywiście to jest służba, czy to jest biznes? Mhm. Nie? ludzie bardzo różnie, często piszą biznesowa, często piszą po prostu matka jakaś pisze, że sobie nie potrafi poradzić nie wiem, z synem, który się zamknął, ma ileś tam ileś lat 16 czy 17 lat. Nie wiem ma problemy z narkotykami czy z czymś. Innym, jakimś innym uzależnieniem, i ja wtedy zawsze mówię: OK, chętnie, niech ten ktoś do mnie zadzwoni. Mhm. I to jest pierwsza, pierwszy moment, w którym to jest tak naprawdę z mojej strony powiedzenie: sprawdzam. Mhm. Bo, I co sprawdzasz? To matka nie jest w stanie spowodować, że ktoś będzie chciał sobie poradzić z problemem, dlatego ja nie chcę, żeby matka rozmawiała ze mną. Mhm. Bo to nie jest sprawa między mną a mamą czy tatą danego e, młodego człowieka, tylko to jest rozmowa z tym człowiekiem. I teraz ty możesz chcieć bardzo, żeby ten, ty załatwisz wszystko, ale jak ten młody człowiek będzie nastawiony, że on w ogóle nic nie chce, to wiesz, konia do wodopoju zaprowadzisz, ale go nie zmusisz do picia. Więc żeby zmiana zaszła, to ten ktoś musi zrobić pierwszy krok. Czyli jest otwarty, jeżeli to tak na przykład jest z młodymi ludźmi. Nie, ale często też jakby są takie trudne przypadki, jeżeli chodzi o dorosłych, wiesz, kobieta pisze, że ma wyrzuty sumienia, bo czuje się jakby zdradzała swojego męża, bo jej pierwszym partnerem był jej ojciec. Mhm. I co, co, co wiesz, no, to, to jest trudna sytuacja. Więc, ale są też takie typowo biznesowe, więc to jest jakby przekrój, dlatego ja mam praktyk życia i biznesu, bo na biznesie się na wszystkim nie znam, ale znam się na pewno na przywództwie, na zarządzaniu, na sprzedaży i na motywowaniu ludzi, więc to jest obszar, w którym całe moje życie biznesowe i w korporacjach i poza nimi było oparte. Natomiast w takim życiowym temacie, no to rzeczywiście uważam, że potrafię ludzi podnosić z kolan, mhm. że jestem w tym skuteczny. I właśnie taka praca coachingowo mentoring'owa plus trening mentalny czasami, ona działa. Piękne. Podoba mi się to, co powiedziałeś. Potrafię ludzi podnosić z kolan. Mhm. Bo gdzieś, wiesz, powiem Ci, inaczej to nazywam, ale właśnie to odzyskiwanie godności. Takie, tak. że, że jest miejsce i wierzę, że w Kościele jest to miejsce, gdzie Pan Bóg odbudowuje naszą godność. Jest dramat, kiedy... Kościół jest miejscem, które na, nas chłoszcze i sponiewiera, zamiast właśnie odbudowywać. Już życie nas wystarczająco y, nieraz sponiewiera, nie? że potrzebujemy mhm. ludzi, którzy w nas wierzą i pomagają nam odbudować naszą godność, więc dlatego tak bardzo mi się spodobało to sformułowanie pomagam ponosić ludziom z kolan, bo to jest wielka rzecz, y, tak czynienia świata bardziej Bożym, lepszym i y, 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 y bycie troszkę tak palcami Pana Boga w tym świecie, nie? bo... Bo wierzę, że do tego jesteśmy powołani, żeby tak być palcami Pana Boga. Jasne, że tak. Dzięki za to, co mówisz, ale jeszcze bardziej dziękuję Tobie za to, co robisz. Bo to naprawdę robi wrażenie i myślę, że inspiruje mnie na pewno. Także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, bo ona jest bardzo, bardzo dla mnie inspirująca, rozciągająca i dająca mi do myślenia. Dziękuję. A moim gościem był Andrzej Cichocki, praktyk Życia i biznesu. Dziękuję bardzo. Bardzo Tobie dziękuję za to spotkanie. Dzięki. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.